Proszę Państwa, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Za chwilę będziemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich Państwa na skromnej uroczystości, którą zorganizował Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. Ta dzisiejsza uroczystość jest, jej celem jest ogłoszenie wyników konkursu, chociaż ogłoszenie już się odbyło, ale dzisiaj chcielibyśmy, żeby ci, którzy zostali laureatami tego konkursu, otrzymali nagrody i wyróżnienia, mogli być z nami i mogli odebrać również na tej uroczystości pamiątkową plakietkę potwierdzającą sukces w tym konkursie. Oczywiście wszystkie inne nagrody zapisane w regulaminie konkursu również są całkowicie aktualne i to nie jest tak, że chcemy ten konkurs zakończyć tylko tymi materialnymi wyrazami naszej wdzięczności i naszego uznania za udział w konkursie. Szanowni Państwo, przypomnę, zanim przejdziemy do tej zasadniczej części, ja przypomnę, że Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku został powołany 28 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Półtora roku temu, tyle czasu już działamy i myślę, że można nieskromnie powiedzieć, że w tym czasie udało się naprawdę wiele zrobić. Udało się przede wszystkim przeprowadzić zbiórkę publiczną, która zresztą trwa cały czas, bo zbieramy cały czas środki na tą realizację naszego głównego celu, ale też udało się przeprowadzić konkurs, z którego powodu tutaj dzisiaj jesteśmy. Zanim kilka słów o konkursie, chociaż pewnie więcej powie na ten temat pan profesor Żuchowski, przewodniczący sądu konkursowego, to pozwólcie Państwo, że przywitam też gości, którzy dzisiaj są tutaj z nami. Zacznę właśnie od gości, chociaż gospodarze, czyli członkowie Społecznego Komitetu są też znamienici i za chwilę również tych znamienitych członków Komitetu Społecznego wymienię i powitam, ale pozwólcie Państwo, że zacznę od powitania laureatów, którzy są dzisiaj z nami obecni, więc witam bardzo serdecznie pana Jerzego Kalinę. Witam pana Roberta Kaja. Witam pana Jana Skąpskiego. Witam również serdecznie pana Stanisława Szwechowicza i pana Jana Raniszewskiego. Chciałbym bardzo serdecznie powitać obecnych również z nami członków sądu konkursowego, którzy rzeczywiście włożyli bardzo wiele pracy w to, aby ten konkurs mógł przebiegać bez zakłóceń i przynieść znakomity efekt. Witam wszystkich Państwa, ale szczególnie chciałbym powitać przewodniczącego jury, pana profesora Tadeusza Żuchowskiego. Szanowni Państwo, chciałbym na końcu powitać gospodarzy tego spotkania, czyli Społeczny Komitet Budowy obu pomników z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Ale nie mógłbym również nie przywitać tak personalnie pana marszałka Marka Kuchcińskiego. Pana wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. I pana profesora, wiceprezesa Rady Ministrów, Piotra Glińskiego. Witam również wszystkich pozostałych państwa i zanim przejdziemy do
tej zasadniczej części. Jak powiedziałem, dosłownie kilka słów jeszcze o samym konkursie. Za chwilę oddam głos panu profesorowi Żuchowskiemu, który powie nieco więcej. Ja tylko trochę statystyki. Szanowni państwo, jeśli chodzi o konkurs, miał on dwa etapy. W pierwszym etapie nadesłano 47 prawidłowych zgłoszeń, jeśli chodzi o pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale te 47 zgłoszeń zaowocowało tylko 20 pracami, które zostały nadesłane na pierwszy konkurs, na pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z tego 5 prac zostało zakwalifikowane przez jury do drugiego etapu konkursu. Jeśli chodzi o drugi konkurs, konkurs na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary tragedii smoleńskiej, to do konkursu zgłosiło się aż 93 twórców lub zespołów, a 62 uczestników nadesłało z tych 93 swoje prace. Z tych 62 prac jury zaklasyfikowało do drugiego etapu konkursu 9 prac. I drugi etap konkursu zakończyliśmy w końcu października. Jury obradowało w dniach 18-20 października. 20 października to był właśnie finał, kiedy ogłosiliśmy na wspólnej konferencji prasowej, kto został laureatem tego konkursu. W przypadku pomnika pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego została wyróżniona jedna praca. W przypadku tego drugiego pomnika tych nagród i wyróżnień było więcej, ale szczegóły już za chwilę, jak zapowiedziałem, oddaję w tej chwili głos panu profesorowi Tadeuszowi Żuchowskiemu, przewodniczącemu sądu konkursowego. Bardzo proszę, panie profesorze, tutaj. Szanowni państwo, sąd konkursowy kierował się dwoma zasadniczymi pryncypiami. Po pierwsze, chcieliśmy, ażeby pomniki, które zostaną wybrane, to były pomniki posiadające duży walor estetyczny, duży walor artystyczny. Po drugie, chcieliśmy znaleźć takie prace, których przesłanie dotyczące osoby i dotyczące wydarzenia były czytelne. Następne kryteria już były mniej istotne, ale chodziło też o to, żeby pomniki były trwałe, żeby były dobrze wpisane w urbanistykę. Chodziło o to, żeby ich sposób odbioru nie budził wątpliwości co do relacji wobec innych obiektów będących w przestrzeni. I zarówno podczas pierwszego etapu, jak i podczas drugiego etapu te pryncypia były zgodnie przez nas traktowane jako wiodące. I przyznam, że po raz pierwszy brałem udział w takim postępowaniu konkursowym, gdzie byłaby przy dużej różnorodności członków sądu konkursowego tak duża zbieżność co do wyborów konkretnych prac. To muszę podkreślić, bo w mojej praktyce się z taką sytuacją sądu konkursowego nie spotkałem. Spory dotyczyły tylko niewielkich detali, ewentualnie uzasadnienia. W efekcie tych postępowań uznaliśmy, że w konkursie na pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest jedna praca, która zasługuje na wyróżnienie, nie nagrodę, ale na wyróżnienie ze względu na swoją oryginalną formę, ale posiadająca naszej opinii pewne niedostatki, pewne mankamenty. I trwała dosyć długa dyskusja, jak uhonorować to, że jest praca, która się zdecydowanie z pozostałych wyróżnia, ale nie uznaliśmy jej za tyle wartościowej pod względem estetycznym i wpisanej w kontekst, żeby można było z czystym sumieniem określić ją jako pracę nagrodzoną. I to była praca Stanisława Szwechowicza. Jeżeli chodzi o konkurs na pomnik upamiętniający ofiary tragedii smoleńskiej,
Tu bardzo szybko, już na tym pierwszym etapie, zaznaczała się praca, co do której autorstwa zupełnie nie mieliśmy pojęcia. Zapomniałem powiedzieć, że konkurs był anonimowy. Autorzy skrywali się za kodami. I do momentu ogłoszenia wyników w październiku ja nie miałem kompletnie pojęcia, kto za tymi kodami się skrywa, a więc wtedy, kiedy były odczytywane wyniki i podawano nazwiska, to w przypadku pierwszej nagrody na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej moje zaskoczenie było ogromne, ponieważ Kalina na tym pomniku nie był Kaliną. Był świeży, oryginalny, zaskakujący w wypowiedzi, zupełnie posługujący się innym repertuarem. Dopiero oczywiście potem, kiedy się rozpoznało wyniki, no to można było tego Kalinę rozpoznać, ten znak, tą firmę, sygnaturę. Podobnie było w przypadku prac nagrodzonych trzecią nagrodą. Uznaliśmy, że po naszej dyskusji pomiędzy dwiema pracami, jak się okazało, pracy przygotowanej przez atelier Stelmach i partnerzy oraz przez rzeźbiarza gdańskiego Roberta Kaje, obydwie firmy bardzo znane, ale nie mogliśmy się zdecydować, która jest bardziej wartościowa. Uznaliśmy, że te nagrody powinny być równorzędne i zgoda była po którejś tam dyskusji, że ta nagroda powinna być usytuowana na poziomie tego trzeciego miejsca. Oprócz tego wyróżniliśmy trzy prace Michała Gdaka, którego nie ma, młodego rzeźbiarza z Kielc, ale też architekta z takiej nowej formacji architektonicznej. O tym się dowiedzieliśmy oczywiście, jak już mówiłem, później. Jana Skąpskiego, architekta z Krakowa, no i Jana Grodka, Wasyla Garmidera i Ryszarda Zania, więc ekipę łódzką z tego, co się orientuje. Kiedy czytaliśmy wyniki tych prac, to nie było zaskoczenie, to znaczy to nie są nazwiska nieznane, anonimowe, które pojawiłyby się w tym konkursie przypadkowo, ale niewątpliwie spośród nich praca przedstawiona przez Jerzego Kaliny wyróżniała się dopracowaniem, taką starannością, sercem. To być może pan Jerzy Kalina powie, jakie były też okoliczności przygotowywania tej pracy, ponieważ jak się dowiedziałem, ta historia zaczyna się właściwie 10 kwietnia i ukończenie pomnika jest dopełnieniem tego, co było związane z projektem wrocławskim, który właśnie 10 kwietnia miał miejsce. A więc to są też takie historie, które przy okazji pomnika, przy okazji tego konkursu powstawały i myślę, że będą ważne dla naszych późniejszych historii o tym, jak powstają dzieła sztuki, bo niewątpliwie prace, z którymi mamy do czynienia, to są dzieła sztuki. I jeżeli zostaną zrealizowane, bo inne też mają duży potencjał i mogą być wykorzystane przy okazji innych realizacji, to miejsca, gdzie staną, nabiorą swojego waloru i nabędą dodatkowej wartości. To tyle. Dziękuję. Teraz będziemy wręczali, tak? Tak, pan profesor już zapowiedział, dziękuję bardzo, tą zasadniczą część naszego, ale panie profesorze, proszę nie uciekaj, bo pan profesor będzie też tym wręczającym, ale do wręczenia poprosimy również pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę, panie prezesie.
a ja pozwolę sobie poprosić po kolei Państwa do tego, aby otrzymać tą pamiątkową plakietkę. W pierwszej kolejności poproszę pana Jerzego Kalinę. Ale może, jeśli można, też, to, ale może proszę, poprosimy, może po wręczeniu, po wręczeniu, a poproszę pana jeszcze o zabranie głosu. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę pana Roberta Kaja. Poproszę do nas pana Jana Skąpskiego. I poproszę do nas zespół autorski pana Stanisława Szwechowicza i pana Jana Raniszewskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu prezesowi, panu profesorowi. Poprosimy w tej chwili o zabranie głosu w imieniu niejako laureatów wyróżnionych przed chwilą pana Jerzego Kalinę. O kilka słów poproszę. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. To jest naprawdę szczególny taki moment, dzień, miejsce i czas, bo jutro mamy kolejną, dzisiaj mamy kolejną miesięcznicę, jutro rocznicę i nawarstwia się wiele takich momentów istotnych, że prawdę mówiąc dla artysty to jest zbyt duże obciążenie. Ja w każdym razie tak to czuję i ten moment dzisiejszy szalenie mnie i mój skromny zespół, bo przecież sam nie pracowałem, też w oczekiwaniu gdzieś tam jest, żeby się do tego jak najuczciwie i najgłębiej z przekonaniem przystąpić do realizacji. Ale przed jeszcze tym, co powiem, chciałbym bardzo podziękować za zorganizowanie tego konkursu, że on jednak się stał i stał się w taki sposób dla mnie wyjątkowy, ale i dla wszystkich innych moich kolegów, którzy otrzymali dzisiaj wyróżnienia i nagrody. I trzeba zapewnić, że kiedy przeczytałem listę jurorów, oczywiście nie byłem przekonany, ale powiedziałem, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Nie tylko dla mnie, ale jest bardzo dobrze dla wszystkich po mnie. Bo w tym konkursie przełamała się pewna sztampa w stosunku do realizacji takich głęboko obciążających nas. Bo to są pomniki chwały, klęski i takich stanów wyjątkowych. I uważam, że ten stan jest absolutnie wyjątkowy, bo nas bezpośrednio dotyczy. Jest o wiele łatwiej wieszczyć tak trochę artystycznie po faktach historycznych, po odejściu wieszczów naszych i wielkich innych postaci, a to jest sytuacja, która trwa i która trwa i jest w dalszym ciągu w procesie. Stąd ten pomnik też jest w takim wymowie, jest w procesie, on jest w oczekiwaniu. Ten trap samolotowy, ten czerwony dywan, który się ciągnie od krakowskiego przedmieścia, jest tego najlepszym dowodem, że to jest stan naszej też i takiej niemocy pewnego rodzaju, żeby jest to moment, w którym prześlenia nastąpi przy realizacji tego pomnika. I dlatego tak bardzo dziękuję jurorom. Nie dlatego, że akurat ja, naprawdę, chociaż gdybym nie wygrał, to dla mnie było wielkie szczęście, że otrzymałem imienne też zaproszenie. Ale jak mnie znacie, to robię rzeczy efemeryczne, takie na chwilę.
takie, które trwają i znikają po kilku godzinach. 10 kwietnia 2010 roku realizowałem akcję zatytułowaną Katyń, strumień pamięci. To był taki moment, że w tych godzinach, kiedy jeszcze chyba samolot podążał w stronę celu, ja przystąpiłem do realizacji właśnie takiego ulicznego performansu, który polegał na tym, że połowę Świdnickiej przykryłem czarnym materiałem. Ten kir był w połowie rozerwany. Początek akcji polegać miał na tym, że zasiadała kobieta i zaczynała szywać ten rozdarty materiał. I tak się zaczęło, że był wielki pakunek, tylko czarny. I czekaliśmy na odpowiedni moment, bo była taka dosyć wieczna pogoda i deszczowa. I czekaliśmy, że ten deszcz ustanie. Ustał, ale nastąpił w międzyczasie telefon. I dowiedzieliśmy się, że stało się to, co się stało. I pan Jerzy z Wydziału Kultury zapytał się prezydenta miasta Wrocławia, bo w międzyczasie padły takie instrukcje, żeby była po prostu pełna żałoba. I, ale się spytał, tak, ale czy realizacja pana Jerzego ma być dokonana, czy nie? To tak. I zaczęliśmy tą realizację o godzinie właśnie tej niemal katastrofy, bo to chwilę dosłownie potem. I trwała ona do godziny 7 wieczorem. I ja z tym momentem czekałem do dzisiejszego dnia, żeby się utwierdzić i upewnić, że ta realizacja trwa. W międzyczasie powstała realizacja w Krakowie. To był namalowany cień samolotu w 5. rocznicę Smoleńska, która w Warszawie złożyłem i wydział pewnej instytucji powiedział, panie Jerzy, może za 5 lat, ale nie w tej chwili. Ja powiedziałem, pojadę do Krakowa. Stała się dzięki tylko temu, że doradziła mnie pewna osoba z administracji krakowskiej, że może pan zrobić to, ale pan musi wykupić kawałek pod wawelskiej ziemi. Ja mówię, z miłą chęcią, ile to kosztuje. A i na jaki czas? I kupiłem plac, który był mi potrzebny dla tego okazałego cienia samolotu na tydzień i zapłaciłem za niego około 2000. I to było tylko i wyłącznie dzięki temu możliwe, że ten cień pozostał i znikł, tak jak miał zniknąć. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i wyrażam naprawdę solenne tutaj przyrzeczenie, że ja zrobię wszystko, tak jak w życiu robię, że jak już zaczynam, to zaczynam w taki sposób, że nie tylko ja muszę być zadowolony, ale że jurorzy i państwo i zwłaszcza panowie, którzy tu jesteście łącznie z moim ministrem kultury, który mi wręczył nagrodę za mój poziom realizacji. Zresztą jestem jedynym realizatorem, który chyba dostał taką nagrodę za sztukę efemeryczną. Na Zachodzie to się tak ładnie nazywa site specific. No, taki artysta od sytuacji specyficznych i takich chwilowych właśnie. Także moi drodzy, jeszcze raz wam dziękuję za waszą obecność i mam nadzieję, że 10 będziemy gotowi z pomnikiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Jerzemu Kalinie. Te brawa oczywiście były dla pana i dla wszystkich państwa, którzy w tym konkursie uczestniczyliście i stworzyliście prace, które w jury oceniło na tyle wysoko, że przyznało nagrody, przyznało wyróżnienia, ale myślę, że w tym momencie warto podziękować wszystkim, którzy do tego konkursu stanęli, bo trzeba powiedzieć, że wciąż, mimo że upłynęło już tak długo, dużo czasu od tej tragedii 10 kwietnia 2010 roku, my często zastanawiamy się, czy
to upamiętnienie nastąpi. My jesteśmy o tym przekonani, że tak się stanie. Jesteśmy jako Społeczny Komitet zdeterminowani, żeby tak się stało, żeby na 10 kwietnia 2018 roku te pomniki w przestrzeni naszej stolicy Warszawy stanęły. Ale jest też tak w dalszym ciągu, że potrzeba odwagi, żeby podejmować się tego typu wyzwań i potrzeba było również odwagi, żeby uczestniczyć w tym konkursie. I tym większe podziękowania dla wszystkich Państwa. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili bardzo poproszę o zabranie głosu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, ja mogę właściwie uczynić tylko jedno. Bardzo, bardzo serdecznie podziękować panom, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Wszystkim, którzy wykazali odwagę, bo to trzeba było wykazać odwagę, żeby wziąć udział w tym konkursie. I chcę jednocześnie zapewnić, że my będziemy dążyli do tego, by ten plan uczczenia pamięci ofiar i pamięci świętej pamięci mojego brata został zrealizowany i to w bardzo nieodległym czasie. Być może będą pewne zmiany, mówię tutaj o zmianie miejsca, ale jestem przekonany i bardzo dziękuję tutaj panu Kalinie, który powiedział, że jest przeświadczony, iż 10, rozumiem, że chodzi o 8. rocznicę, ten pomnik stanie. Sądzę, że stanie także ten drugi pomnik i że będziemy mieli za sobą wykonanie pewnego bardzo ważnego zadania. Zadania, które na nas ciążyło, które przez dłuższy czas wydawało się niemożliwe do zrealizowania, na które Bogu dzięki dzisiaj już jest możliwe. Uczyniliśmy wielki krok w tym kierunku. Jeszcze raz za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy panu prezesowi za to wystąpienie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszej uroczystości. Ja pozwolę sobie na koniec jeszcze jedno podziękowanie złożyć, skierowane do mediów, do tych mediów, które wspierały nas i wspierają cały czas w tej akcji, którą prowadzimy od półtora roku jako Społeczny Komitet. Wspierali nas również, wspierały nas te media również w zbiórce publicznej, publikując numer konta, na który należy dokonywać wpłat na rzecz komitetu, publikując formularze do wpłat. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, a mam na myśli takie media jak Tygodnik Sieci i Portal w Polityce. Bardzo dziękuję, jest obecny z nami pan redaktor Jacek Karnowski. Dziękujemy bardzo. Również serdeczne podziękowania dla tygodnika Gazeta Polska, dla Gazety Polskiej Codziennie i portalu niezależna.pl. Dziękujemy. I również serdeczne podziękowania dla Telewizji Polskiej. Bez Państwa pomocy pewnie trudno byłoby osiągnąć taki efekt, jaki osiągnęliśmy. Ta zbiórka publiczna, która, jak powiedziałem, trwa, ale przyniosła takie efekty, że możemy dzisiaj rzeczywiście z nadzieją patrzeć na możliwość realizacji tych pomników, które oby, w co głęboko wierzymy, już niedługo stanęły w przestrzeni publicznej Warszawy. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za obecność. Dziękujemy.